jestem ze stycznia, a ty z sierpnia tego samego roku. Rzec o nas można, rówieśnice i patriotki przy tym. Moje dzieciństwo to beztroski w domu rodzinnym spokój. Ciebie zamknięto w noc grudniową i byłaś dzieckiem bitym. Ciebie zamknięto w noc grudniową i byłaś dzieckiem bitym. Bito cię często bez powodu, z rozkazu generała. Krwią próbowali ciebie dranie malować na czerwono. Z pomocą Bożą tamte lata niełatwe przetrzymałaś, lecz tych, co źle cię traktowali, nigdy nie osądzono. Lecz tych, co źle cię traktowali, nigdy nie osądzono. Stuknęła nam trzydziestka, ale dzielą nas pokolenia. Znam cię w zasadzie z opowieści, filmów, plakatów, gazet. Przeżyłaś wzloty i upadki, gdy kraj się wokół zmieniał. Teraz doświadczasz kłótni ludzi, co niegdyś byli razem. Teraz doświadczasz kłótni ludzi, co niegdyś byli razem. Musisz się jednak z tym pogodzić, że czas jedności minął i że cię dawni przyjaciele bezkarnie opluwają. Lecz ja, uparta matka Polka, powtarzam swoim synom: solidarności podziękujcie za życie w wolnym kraju. 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 Czekalski Józef, lat 48. Zamordowany podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek. Postrzał klatki piersiowej i brzucha. Giza Józef, lat 28. Zamordowany podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek. Postrzał boczny szyi. Gnida Joachim, lat 28. Zmarł w wyniku ran odniesionych podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek. Postrzał przeszywający głowę. Gzik Ryszard, lat 35. Zamordowany podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek, postrzał przeszywający głowę. Kupczak Bogumił, lat 28. Zamordowany podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek, postrzał brzucha. Pełka Andrzej, lat 20. Zamordowany podczas pacyfikacji w kopalni Wujek, postrzał przeszywający głowę. Stawisiński Jan, lat 22. Zmarł w wyniku ran odniesionych podczas pacyfikacji strajku kopalni Wujek. W kopalni Wujek postrzał przeszywający głowę. Wilk Zbigniew, lat 20, zamordowany podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek, postrzał w plecy.
Zając Zenon, lat 22, zamordowany podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek, postrzał przeszywający klatkę piersiową. Browarczyk Antoni, lat 23, zamordowany strzałem w głowę podczas rozpędzania demonstracji w Gdańsku. Kosecki Tadeusz, zmarł na zawał serca pobity przez ZOMO w czasie pacyfikacji strajku na Politechnice Wrocławskiej. Adamowicz Michał, lat 28, zmarł w wyniku ran postrzałowych odniesionych w czasie demonstracji w Lublinie. Pozniak Mieczysław, lat 26, zmarł w Lubinie w wyniku rany postrzałowej brzucha odniesionej w czasie demonstracji. Trajkowski Andrzej, lat 32, zmarł w Lubinie w wyniku rany postrzałowej głowy odniesionej w czasie demonstracji. Barchański Emil, lat 17, uczeń, więzień polityczny, zaginął w czerwcu 1982 roku. Ciało wyłowiono z Wisły. W trakcie śledztwa był bity, miał być świadkiem na rozprawie kolegów. Cielecki Wojciech, lat 19, zastrzelony przez żołnierza Białej Podlaskiej. Cieślewicz Wojciech, lat 29, zmarł w wyniku pobicia przez ZOMO podczas demonstracji w Poznaniu. Durda Władysław, zmarł zatruty gazami łzawiącymi użytymi do rozpędzania demonstracji w Szczecinie. Milicja odmówiła wezwania pogotowia. Grudziński Adam, lat 36, zmarł na serce po pobiciu w obozie internowania w Załężu. Jurgielewicz Zdzisław, lat 29, zmarł po pobiciu w komendzie MO w Giżycku. Kamiński Wacław, lat 32, zmarł trafiony petardą w czasie demonstracji w Gdańsku. Kołodziejczyk Wanda, lat 59, przewieziona do szpitala w stanie agonalnym ze śladami pobicia z aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, zmarła w styczniu 1982 roku. Kot Stanisław, po pobiciu przez patrol ZOMO w marcu 1982 roku, zmarł w Rzeszowie. Królik Stanisław, lat 39, pobity w czasie demonstracji w Warszawie, zmarł w listopadzie 1982 roku. Lenartowicz Joanna, lat 19, zmarła po pobiciu w czasie rozpędzania demonstracji w maju 1982 roku w Warszawie. Lisowski Włodzimierz, lat 67, zmarł po pobiciu podczas demonstracji w maju 1982 roku w Krakowie. Majchrzak Piotr, lat 19, zmarł po pobiciu przez ZOMO podczas demonstracji 13 maja 1982 roku w Poznaniu. Majewski Kazimierz, lat 46, na skutek nagonki, inwigilacji, gruźb i nakłaniania do współpracy z SB popełnił samobójstwo w 1982 roku w Jeleniej Górze. Michalczyk Kazimierz, lat 27, zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w czasie rozpędzania demonstracji we Wrocławiu w sierpniu 1982 roku. Raczek Stanisław, lat 35, zmarł po pobiciu w czasie demonstracji w Kielcach w sierpniu 1982 roku. Radomski Mieczysław, lat 56, zmarł w czasie zajść ulicznych w Warszawie. Rokitowski Mieczysław, lat 47, zmarł po pobiciu w areszcie śledczym w Załężu. Sadowski Piotr, lat 32. Zmarł trafiony petardą podczas demonstracji w Gdańsku. Szulecki Adam, lat 32. Zmarł po pobiciu w czasie demonstracji w maju 82 roku w Warszawie. Wilkomirski Eugeniusz, lat 52. Zmarł po pobiciu przez ZOMO w czasie demonstracji w Częstochowie we wrześniu 1982 roku. Włosik Bogdan, lat 30. Zamordowany z broni palnej przez funkcjonariusza SB w czasie demonstracji w Nowej Hucie w 1982 roku. Woźniak Tadeusz, lat 49. Zmarł po pobiciu przez ZOMO podczas demonstracji w sierpniu 1982 roku we Wrocławiu. Zdunek Franciszek, lat 49. Przewodniczący Komitetu Budowy Kaplicy w Sobolewie w województwie lubelskim. Zastrzelony przez sierżanta MO. Bleszczyński Zenon, lat 24. Zmarł po pobiciu w areszcie śledczym w grudniu 1982 roku. Drabowska Janina, lat 63.
Zmarła na skutek obrzęku płuc spowodowanego działaniem gazów łzawiących użytych do rozpędzania demonstracji w Nowej Hucie w sierpniu 1983 roku. Grzywna Andrzej, lat 62, zmarł w sierpniu 1983 roku po pobiciu pałką po głowie w milicyjnym areszcie. Kowalski Ryszard, lat 44, przewodniczący KZNZZ Solidarność w Hucie Katowice, dwukrotny więzień polityczny. Zaginął w lutym 1983 roku, ciało wyłowiono z rzeki. Larysz Józef, lat 41, przewodniczący Komisji Zakładowej NZZ Solidarność w zakładach Elwro. Internowany, zwolniony z pracy, zmarł w marcu 1983 roku po kolejnym przesłuchaniu w Komitecie Wojewódzkim MO. Lyskawa Bernard, lat 56, zmarł na zawał serca, uciekając przed ZOMO po demonstracji w Krakowie 1 maja 1983 roku. Miasko Zdzisław, lat 29. Zmarł w 1983 roku po pobiciu na posterunku MO w Nowej Miłosnej. Marzec Jerzy, lat 21. Zaginął w czerwcu 1983 roku po uroczystościach powitania papieża. Ciało znaleziono nad Odrą. Powodem śmierci było zachłyśnięcie się krwią. Podboraczyński Bogusław, lat 21. Działacz NZZ Solidarność, prawdopodobnie zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. Ciało wydobyto z rzeki w kwietniu 1983 roku. Przemek Grzegorz, lat 19. Zmarł w maju 1983 roku w wyniku obrażeń po pobiciu przez milicjantów w komisariacie przy ulicy Jezuickiej w Warszawie. Stefański Jacek, lat 25. Zmarł we wrześniu 1983 roku. Pobity na ulicy przez nieznanych sprawców. Brata Denata i świadków wydarzenia funkcjonariusze MSW nakłaniali szantażem do zaniechania wyjaśnienia sprawy. Symoniuk Zbigniew, lat 33, internowany, więzień polityczny. Zmarł w styczniu 1983 roku. Według oficjalnej wersji popełnił samobójstwo w czasie odbywania kary 2 lat pozbawienia wolności w więzieniu w Białymstoku. Smagura Ryszard, lat 29. Zmarł w maju 1983 roku w Krakowie po trafieniu petardą w czasie demonstracji. Szymański Zbigniew zmarł w kwietniu 1983 roku po pobiciu przez zomowców. Wasiluk Henryk, lat 28, więzień polityczny, zmarł w listopadzie 1983 roku. Po zwolnieniu z więzienia popełnił samobójstwo przez samospalenie. Wędrowny Jerzy, lat 28, aresztowany za udział w manifestacji w sierpniu 1983. Zmarł w areszcie śledczym we wrześniu 1983 roku w niewyjaśnionych okolicznościach przed rozprawą. Witkowski Włodzimierz, lat 31, zaginął podczas manifestacji w sierpniu 1983 roku we Wrocławiu. Zwłoki znaleziono wiszące na drzewie pod Oleśnicą. Ziółkowski Jan, lat 56, współpracownik Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Czerwca 1956 roku. Zmarł w marcu 1983, pobity w czasie przesłuchania w 5. Komisariacie MO w Poznaniu. Bartoszcze Piotr, lat 34, działacz NZZ Solidarność, rolników indywidualnych. Ciało znaleziono w lutym 1984 roku w studzience melioracyjnej na polu ze śladami bicia i duszenia. Fraczek Lech zmarł po pobiciu w kwietniu 1984 roku na posterunku MO. Fras Tadeusz, lat 33, nauczyciel. Zmarł we wrześniu 1984 roku. Ciało znaleziono na przedmieściach Krakowa. Sekcja zwłok ujawniła ślady bicia i duszenia. Gebosz Andrzej, lat 31. Zmarł po pobiciu podczas przesłuchania w MO Łódź Śródmieście. Hac Aleksander, lat 44. Przewodniczący KZNZZ Solidarność w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie. Znaleziony w październiku 1984 roku w piwnicy domu przy ulicy Królewskiej z ciężkimi obrażeniami głowy. Hunt Edyta, lat 8, uczennica.
Zmarła w marcu 1984 roku. Zginęła w parku od strzału oddanego z okien mieszkania przez sierżanta M.O. Jasiński Krzysztof, lat 25. Działacz NSZZ Solidarność, internowany. Zwłoki znaleziono na przystanku PKS w Elblągu ze śladami silnych urazów. Kulka Stanisław, lat 47. W listopadzie 84 roku został zastrzelony na szosie przez milicjanta. Lawrynowicz Henryk, lat 42. W listopadzie 84 roku zmarł. Zatrzymany na komisariacie kolejowym, lekarz stwierdził krwiaka z kroni, liczne obrażenia. Lazarski Kazimierz, lat 58, pobity we własnym mieszkaniu przez funkcjonariuszy MO. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, lat 37, kapelan NSZZ Solidarność, zamordowany przez funkcjonariuszy MSW. Romanowski Jarosław, lat 23, zmarł w maju 1984 roku, zatrzymany przez MO. Według oficjalnej wersji powiesił się w areszcie. Struski Krzysztof, lat 28, zmarł w listopadzie 1984 roku, zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. Został wyrzucony z milicyjnego samochodu. Sztencel Paweł, lat 19, zmarł w grudniu 1984 roku na astmę sercową w areszcie śledczym przy ulicy Smutnej w Łodzi po odmowie udzielenia pomocy lekarskiej. Tokarczyk Zbigniew, lat 31, działacz NSZZ Solidarność i KPN, internowany i szykanowany przez SB. Zmarł w lutym 1984 roku. Ciało znaleziono koło jego domu. Sekcja wykazała urazy wątroby i płuc oraz ślady ciosów. Walczak Bogusław, lat 57, zmarł w marcu 1984 roku, zatrzymany przez patrol MO. To już było czytane, przepraszam. Czarny Mikołaj, lat 56, zmarł w lutym 1985 roku, został zatrzymany przez MO w wyniku urazów czaszki, zakończył życie. Franz Roman, lat 32, zmarł w styczniu 1985 roku. Został zatrzymany przez milicję na komisariacie kolejowym. Znaleziony martwy na ławce koło dworca PKP. Sekcja wykazała stłuczenie mózgu. Krawiec Jan, Krawiec Jan, lat 22, zmarł w październiku 85 roku. Zatrzymany na komendzie MO w Miechowie. Ciało nosiło ślady urazów piersi, brzucha i głowy. Krzywda Jacek, lat 37. Zmarł w czerwcu 85 roku. Został pobity w bramie domu, w którym mieszkał. Pobity przez patrol MO. Kasprowski Dariusz, lat 23. Zmarł w grudniu 1985 roku w Koronowie. Na zwłokach stwierdzono liczne urazy szyi, ramion i pleców. Martin Lesław, lat 37, członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. Zamordowany w styczniu 1985 roku. Został zrzucony przez nieznanych sprawców z kładki dla pieszych nad ulicą z wysokości 20 metrów. Popławski Piotr, pop cerkwi prawosławnej w Narwi. Zaginął w czerwcu 1985 roku. Zwłoki znaleziono w lesie koło Zabłudowa. Przepiórzyński Witold, członek NSZZ Solidarność, zaginął w maju 1985 roku. Zwłoki znaleziono w kanale portowym ze śladami silnych obrażeń. Szuster Aleksander, lat 25. Zmarł w styczniu 1985 roku po pobiciu na komisariacie MO w Świdniku. Przyczyną śmierci było złamanie podstawy czaszki. Ślusarski Ryszard, lat 25. Zmarł w marcu 1985 roku po pobiciu przez funkcjonariuszy MO w mieszkaniu na ulicy i w komisariacie. Śmierć nastąpiła w wyniku zmiażdżenia wątroby, nerek i pęknięcia jelit. Bednarek Marian, lat 35. Zmarł w grudniu 1986 roku po pobiciu na komisariacie MO. Szkarlat Zbigniew, lat 43, działacz NSZZ Solidarność, więzień polityczny, zmarł w lutym 86 roku, znaleziony na ulicy
Był ciężko pobity, stwierdzono pęknięcie czaszki, uszkodzenie mózgu. Lux Grzegorz, lat 19, zmarł w styczniu 87 roku. Został zbity, skopany przez patrol MO. Wobec niedostatecznej pomocy lekarskiej zmarł w wyniku powikłań. Kalinowski Wacław zmarł w marcu 87 roku. Wcześniej został pobity w samochodzie milicyjnym. Strzelecki Jan, lat 69, zmarł w lipcu 88 roku. Ciężko pobity nad Wisłą w dniu 30 czerwca 88 roku. Ksiądz Niedzielak Stefan, proboszcz parafii świętego Karola Boromeusza w Warszawie. Zmarł w styczniu 1989 roku. Ciało znaleziono w jego mieszkaniu. Sekcja wykazała liczne urazy i rozerwanie wiązadeł kręgu szyjnego, co uznano za przyczynę śmierci. Ksiądz Suchowolec Stanisław, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny w Dojlidach. Zmarł w styczniu 1989 roku w wyniku pobicia przez nieznanych sprawców. Ksiądz Zych Sylwester, lat 39, wikariusz parafii świętego Jakuba, więzień polityczny. Zmarł w lipcu 1989 roku. Ciało znaleziono na dworcu PKS. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Światło wiekuiste. Cześć ich pamięci. Dziękuję Państwu. Artyści przygotowali taki recital słowno-muzyczny dotyczący Zbigniewa śmierci, ku pamięci Zbigniewa Herberta. I tam są treści też wiersze Słowackiego. Dominiko, zapraszam. Zaczniemy od wierszu Juliusza Słowackiego. Pierwszy wiersz, proroctwo. Błyskanie, a w błyskaniu jak Chrystusy wodzowie.
gwiazdować w Polsce niebieskie ptaki. Jak Państwo wiedzą, Juliusz Słowacki to jest ten poeta polski, który przepowiedział w jednym ze swoich wierszy papieża Polaka. To było proroctwo, a teraz będzie wiersz, który pewnie Państwo znają ze szkoły, czyli w pamiętniku Zofii Bobrówny. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, każda jej gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone będą ci całe poemata składać. Ja bym to samo powiedział co one, bo ja się od nich nauczyłem gadać. Bo tam, gdzie ikwy srebrne fale płyną, byłem ja niegdyś jak Zośka dzieciną. Dzisiaj daleko pojechałem w gości, dalej mnie los nieszczęśliwy goni. Przywieź mi Zośko od tych gwiazd światłości, przywieź mi Zośko z tamtych kwiatów woni. Bo mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba, wróć mi więc z kraju taką jakby z nieba. Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień z duchami. A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani dla mojej lutni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica i będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, żem dla ojczyzny sterał moje lata młode. A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie. A gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę. Ale kiedyś, o smętnych losach zadumany mojej biednej ojczyzny, przyzna kto szlachetny, że płaszcz na moim duchu
Nie był wyżebrany, lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny. Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą i biedne serce moje spalą w aloesie i tej, która mi dała to serce, oddadzą. Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie. Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze i zapiją mój pogrzeb oraz własną biedę. Jeżeli będę duchem, to się im pokażę. Jeśli Bóg mnie uwolni od męki, nie przyjdę. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec i na śmierć idą po kolei jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Co do mnie, ja zostawiam maleńką tu drużbę tych, co mogli pokochać serce moje dumne, znać, że srogą spełniłem twardą Bożą służbę i zgodziłem się tu mieć niepłakaną trumnę. Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi iść? Taką obojętność jak ja mieć dla świata? Być sternikiem duchami napełnionej łodzi i tak cicho odlecieć, jak duch, gdy odlata. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was zjadacze chleba w aniołów przerobi. Jeszcze raz Juliusz Słowacki do Ludwiki Bobrówny, czyli jakie są oczy Polki. Gdy na ojczyznę spojrzą oczy Lolki, karmione złotem i tęczową czczością, niechajże patrzą tak, jak oczy Polki, spokojnie, ale z ogniem i miłością. Jeśli je patrzeć na hańbę przymuszą i na lud, który tam w łańcuchach pędzą, niechaj te oczy łzami się zapruszą, lecz niech się nigdy nie zamkną przed nędzą. Kiedy z tych oczu łez opadnie rosa, a ludzie dobrzy będą w nie patrzali, pokaż im w oczach otwartych niebiosa, aż do błękitu dusz jeszcze dalej. Gdy przyjdą wieszcze naród porwać z trumny i rzucić w ogień tych, co skry się boją, z oczu rzuć takie dwie światła kolumny, jak ognie, które na wulkanach stoją. W ten czas ja, widząc te łzy i wulkany, powiem i w Rymie, tu w Łoże Króla,
królewskie, że choć widziałem w oczach cztery zmiany, prawdziwie Lolka ma oczy niebieskie. Kiedy z tych oczu łez opadnie rosa, a ludzie dobrzy będą w nie patrzali, pokaż im w oczach otwartych niebiosa, aż do błękitu dusz jeszcze dalej. Gdy na ojczyznę spojrzą oczy Lolki, karmione złotem i tęczową czczością, niechajże patrzą tak, jak oczy Polki, spokojnie, ale z ogniem i miłością. Hymn Smutno mi Boże. Smutno mi Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą, przede mną gasisz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą. Choć mi tak niebo ty złocisz i morze, smutno mi Boże. Ludzi mam twarz jednakową, ciszę błękitu, ale przed tobą głąb serca otworzę, smutno mi Boże. Patrząc na słońce, co mi rzuca z fali ostatnie błyski, choć wiem, że jutro błyśnie nowe zorze, smutno mi Boże. Dzisiaj bociany długim szeregiem, żem mnie znał kiedyś na polskim ugorze, smutno mi Boże. Żem często dumał nad mogiłą ludzi, żem prawie nie znał rodzinnego domu, żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi przy blaskach gromu,
że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę. Smutno mi, Boże. Ty będziesz widział moje białe kości, w twarz nieoddane kolumnowym czołom, ale jest jako człowiek, co zazdrości mogił popiołom, więc, że wiem, będę niespokojne łoże. Smutno mi, Boże. Kazano w kraju niewinnej dziecinie modlić się za mnie co dzień, a ja przecie wiem, że mój okręt nie do kraju płynie, płynąc po świecie, więc że modlitwa dziecka nic nie może. Smutno mi, Boże. Na tęczę blasków, którą tak ogromnie, a gdzieś ludzie w 100 lat będą po mnie patrząc marli, nim się przed moją nicością ukorzę. Smutno mi, Boże. Smutno mi, Boże. Którzy o świcie wypłynęli, ale już nigdy nie powrócą. Na fali ślad swój zostawili. W głąb morza spada wtedy muszla piękna, jak skamieniałe usta. Ci, którzy szli piaszczystą drogą, ale nie doszli do okienic, chociaż już dachy było widać. W dzwonie powietrza mają schron. A którzy tylko osierocą wyziębły pokój, parę książek, pusty kałamarz, białą kartę, zaprawdę nie umarli cali. Szept ich przez chaszcze idzie tapet. W suficie płaska głowa mieszka. Z powietrza, wody, wapna, ziemi zrobiono raj ich. Anioł wiatru rozetrze ciało w dłoni, będą po łąkach nieść się tego świata. Zbigniew Herbert, 17 września. Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeźdźca, a droga, którą jaś Małgosia
reptali do szkoły. Nie rozstąpi się w przepaść. Rzeki nazbyt leniwe, nieskore do potopów. Rycerze śpiący w górach będą spali dalej, więc łatwo wejdziesz, nieproszony gościu. Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą, śmieszni karbonariusze, spiskowcy wolności, będą czyścili swoje muzealne bronie, przysięgali na ptaka i na dwa kolory. A potem, tak jak zawsze, łuny i wybuchy, malowani chłopcy, bezsenni dowódcy, plecaki pełne klęski, rude pola chwały, krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami. Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeźdźco i da ci sążeń ziemi pod wierzbą i spokój, by ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu odpuszczania win. By ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu odpuszczania win. A teraz zaśpiewam dwa wiersze pana Jacka Okonia. Pana Jacka Okonia poznałam w Katowicach. To więzień polityczny, internowany. I okazało się, że pisze piękne wiersze o tym właśnie, co przeżył. Górnikom z kopalni Wujek. Słuchajcie, to ja mówię, zastrzelony Polak. Odebrano mi życie i mój hełm górniczy. Krwawiącymi ustami do mych braci wołam, którzy myślą dziś o mnie na więziennej pryczy. Szedłem z dwiema pięściami przeciw karabinom. W domu dzieci czekały, żeby mnie zobaczyć. Opowiedzcie im kiedyś, jak ich ojciec zginął, za co życie swe oddał i swój hełm utracił. Opowiedzcie im kiedyś, jak ich ojciec zginął, za co życie swe oddał i swój hełm utracił. Jestem z nimi i z wami, uwięzieni bracia. Wiem, że Polska nie zginie, póki wy żyjecie. Jestem z Polską, co krwawi, ale nie rozpacza. Kajdanami spętana, samotna na świecie. Nim zaśniecie na pryczach, pomódlcie się za mnie, jak się modlił Pan Jezus wśród nocy ogrójca. A mój hełm przestrzelony zawieście na bramie, gdzie mi życie zabrano, a mym dzieciom ojca. A mój hełm przestrzelony zawieście na bramie, gdzie mi życie zabrano, a mym dzieciom ojca. A mój hełm przestrzelony zawieście na bramie, gdzie mi życie zabrano, a mym dzieciom ojca.
I na koniec pieśń skazańców. Jacek Okoń. Jeszcze może na zakończenie taki gorzki wiersz Herberta. Pan Cogito w postawie wyprostowanej. Pewno wielu zna, ale przypomnę. W Utyce obywatele nie chcą się bronić. W mieście wybuchła epidemia instynktu samozachowawczego. Świątynię wolności zamieniono na pchli targ. Senat obraduje nad tym, jak nie być senatem. Obywatele nie chcą się bronić. Uczęszczają na przyspieszone kursy padania na kolana. Biernie czekają na wroga. Piszą wiernopoddańcze mowy. Zakopują złoto, szyją nowe sztandary, niewinnie białe. Uczą dzieci kłamać. Otworzyli bramy, przez które wchodzi teraz kolumna piasku. Poza tym, jak zwykle, handel i kopulacja.
Pan Kogito chciałby stanąć na wysokości sytuacji, to znaczy spojrzeć losowi prosto w oczy. Jak Katon młodszy patrzy żywoty. Nie ma jednak miecza ani okazji, żeby wysłać rodzinę za morze. Czeka zatem, jak inni, chodzi po bezsennym pokoju. Wbrew radom stoików chciałby mieć ciało z diamentu i skrzydła. Patrzy przez okno, jak słońce republiki ma się ku zachodowi. Pozostało mu niewiele, właściwie tylko wybór pozycji, w której chce umrzeć. Wybór gestu. Wybór ostatniego słowa. Dlatego nie kładzie się do łóżka, aby uniknąć uduszenia we śnie. Chciałby do końca stać na wysokości sytuacji. Los patrzy mu w oczy, w miejsce, gdzie była jego głowa. Dominiko, Jurku, dla was oklaski. Andrzej Perkman na piano. Dziękujemy. Zanim przejdziemy do drugiej części koncertu, będzie ceremonia wręczenia odznaczeń medalu Zło, Dobroć, Zwyciężaj. Ale podam jeszcze jeden komunikat, proszę Państwa. Stowarzyszenie 13 grudnia. Dzisiaj chcę Państwu troszeczkę drobny prezent spełnić. Kto będzie chciał kupić płytę Leczka Czajkowskiego czy Pawła Piekarczyka, dostanie dodatkowo film za darmo, hołd, Podziemna Armia. Powracam. Poza tym chciałbym prosić Państwa, bo widzę, że niektórzy nagrywają ten koncert. Bardzo proszę w imieniu organizatorów, jak i artystów, o nieumieszczanie bez zgody artystów i stowarzyszenia tego na YouTubie. Do prywatnych celów tak, ale na YouTubie to proszę z nami uzgodnić. Serdecznie zapraszam na prezbiterium kapitułę orderu księdza medalu Zło, Dobroć, Zwyciężaj, Ogólnopolski Komitet Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, reprezentowany przez przewodniczącego Jerzego Walczaka. Panie przewodniczący, panie prezesie, zapraszam. Kapituły zapraszam też tutaj do przed ołtarzem. Czcigodny księdze proboszczu, czcigodni kapłani, szanowni państwo, drodzy przyjaciele. Ogólnopolski Komitet Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki przyznaje medale Zło, Dobroć, Zwyciężaj od 98 roku. Pierwszy medal żeśmy wręczyli obecną tutaj Ewę Tomaszewską w 98 roku w lutym prymasowi Polski ówczesnemu kardynałowi Józefowi Glembowi. Ewuniu, pragnę zaprosić tutaj do kapituły. Pragnąłbym też
poinformować Państwa, że w tym roku, 31 sierpnia w Gdańsku, Kapituła Medalu Złodobrym Zwyciężej wyróżniła Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy. Prosiłbym pana przewodniczącego Kropiwnickiego, by Solidarność wyróżnioną medalem Złodobrym Zwyciężej reprezentował w ramach kapituły. I chciałbym też podkreślić, by pan przewodniczący odbierał kilka lat temu medal przyznany dla NSZZ Solidarność regionu Mazowsza. A pan Jerzy Kropiwnicki jest przewodniczącym regionu Mazowsza, żeby było jasne. Pragnę też... Andrzej Kropiwnicki. Pragnę zaprosić i wymienić kapitułę tutaj obecną, księdza dziekana Kucia, Grażynkę Siemion, bratanicę księdza Jerzego. Witamy, Grażynkę. Wśród nas, proszę, pokaż. Panie przewodniczący, pan czyta wszystkie nazwiska bez przerwy. Czytał. Andrzeja Melaka, sędziego Bogusława Nizińskiego, pana Jerzego Zelnika, wiceprzewodniczącego kapituły Leszka Majewskiego, Wiesława Majewskiego, profesora Wiesława Wysockiego. Może dalej. Panie przewodniczący, dalej. Dobrze, dobrze. Sprawdzam, żebym nikogo nie pominął. To jest tak bardzo istotne. A teraz, jeśli można by było, myślę, że ponieważ wszystkie osoby są w zasięgu wzroku, nie będę wymieniał osób i zapraszał do wyróżnienia, tylko chciałbym odczytać dyplom i po kolei poprosić osoby. Nie, osoby wszystkie zaprosimy w tej chwili i jeden dyplom przeczytamy, tak? Dobrze, dobrze. Nazwiska wszystkich odznaczone. Ogólnopolski Komitet Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki przyznał medal Złodobrym Zwyciężeń świętej pamięci senatorowi RP Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewowi Romaszewskiemu. Za szerzenie pamięci o męczennikach, bohaterach i mężach stanu z poświęceniem służących Bogu i ojczyźnie, a także za niezłomną postawę w nieustającej walce o niepodległą Rzeczypospolitą. Pragnąłbym prosić, by to wyróżnienie odebrał Paweł Piekarczyk w imieniu Zbigniewa Romaszewskiego i pani Zofii Romaszewskiej również. Tak, ale pana Piekarczyka nie ma. Przygotowuję się. Poproszę pana sędziego Nizińskiego, by ten dyplom odebrał wraz z medalem. Kolejne wyróżnienie, medalem Złodobrym Zwyciężej kapituła przyznała pani Zofii Romaszewskiej za... Tu chciałbym usprawiedliwić panią Zofię Romaszewską. Tą samą postawę w walce o niepodległą Rzeczypospolitą. Usprawiedliwi się jej nieobecność, jest chora, grypa wzięła ją, taka silna. Pan sędzia Nieziński przyjął. A teraz bym prosił. Kapituła przyznała medal Złodobrym Zwyciężaj księdzu Zygmuntowi Bertychowskiemu, proboszczowi Bazyliki Świętej Trójcy, obecnemu proboszczowi. Prosimy księdza proboszcza, a do wręczenia medalu proszę księdza dziekana Kucia, kustosza Kolegiaty Rady Miejskiej.
Kapituła przyznała medal Złodobryn zwycięża i druhnie Hannie Szczepanowskiej. Zaszerzenie pamięci o męczennikach, bohaterach, mężach stanu z poświęceniem służących Bogu i ojczyźnie, a także za niezłomną postawę w walce o niepodległą Rzeczpospolitą Polską. Haniu, niezłomna to ty jesteś naprawdę. Dziękujemy pani Hani za wszystko, co czyni. I teraz. A dyplom to co? Kapituła medalu Złodobryn Zwycięża i przyznała medal panu Romualdowi Lazarewiczowi. Romuald Lazarowicz jest nieobecny, ale przysłał list do czytania. Poprosiłem pana Jerzego Zelnika o czytanie. I pan oczywiście Zelnik odbierze w imieniu pana Lazarowicza medal. Bardzo, od Andrzeja Melaka. Ja mam tekst. Pan Romuald Lazarowicz napisał 12 grudnia 2014 roku list. Modliliśmy się przed laty, żeby nie ulegać pogardzie. Jednak jak zachować ten stan wielkodusznego wybaczania w dzisiejszych czasach, czasach triumfu plugastwa, bluźnierstwa i zdrady? Coraz bezczelniej, coraz śmielej podnoszą się dziś głosy, byśmy skapitulowali, byśmy w imię rzekomej nowoczesności zrezygnowali z prawdy, która podobno jest względna. I z pozostałych wartości, w imię których stawaliśmy często do nierównej walki. Naród, lojalność, solidarność, wierność, honor, religia mają być dziś śmiesznymi anachronizmami, drażniącymi i jątrzącymi, nie pozwalającymi nam, Polakom, w pełni dołączyć do wielkiej rodziny społeczeństw, które wyzbyły się tego balastu. Mamy przy tym zapomnieć o historii, o dniach chwały. Mamy wstydzić się właściwie całej przeszłości. Mamy dać spokój rachunkom krzywd, zapomnieć o bohaterach i ofiarach. I przede wszystkim nie tylko nie ruszać zdrajców i motywowanych politycznie zbrodniarzy, ale darzyć ich wręcz szacunkiem. Głosiciele antywartości zakrzykują nas, pełne ich w telewizji, radiu, gazetach, a nawet nie zdają sobie sprawy z własnej żenującej naiwności i kompromitującego braku realizmu. Społeczeństwa wyzbyte wyższych wartości albo karmione ich namiastkami zmieniają się w łatwe do manipulowania stada, zbiorowiska jednostek bez indywidualności, bez ducha, bez nadziei. Tak jak 33 lata temu, tak nadal stoimy po stronie prawdy i dobra. To zaskakujące proste, ale i szalenie groźne dla wrogów wolności i jej pozornych obrońców. Wytrwajmy, a zwyciężymy, choć po drodze nie będzie łatwo. Proszę. Może tylko przypomnę, że Romuald Lazarowicz jest wnukiem żołnierza niezłomnego, zabitego na Rakowieckiej, Adama Lazarowicza. Kapituła przyznała medal Złodobryn Zwycięża i księdzu prałatowi Jerzemu Banak. Poproszę księdza prałata, a do wręczenia medalu poproszę księdza dziekana. Tak, już? No to w takim układzie wszystkiego. Dziękujemy. Kapituła medalu Złodobryn Zwycięża i przyznała kolejne wyróżnienie dla pana Andrzeja Rozpochowskiego.
Tutaj Andrzeja Rospochowskiego nie ma, ale kolega kolejny, Andrzej Prosił Sobieraj, pana, ma w jego imieniu odebrać. A medal przekaże wiceprzewodniczący Komitetu Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki, Leszek Majewski. Andrzej Rospochowski prosił państwa o przeproszenie. On jest ze Śląska i też tam uroczystości trwają w dniu dzisiejszym. W związku z tym bardzo przepraszał i chciał też, żebym przekazał takie podziękowania państwu za wyrozumienie. W imieniu Andrzeja Rospochowskiego pragnę serdecznie podziękować za tak zaszczytne wyróżnienie. Jednak Andrzej z racji i choroby, a jednocześnie i to, co otacza wszystkich tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość, czyli biedy, nie był w stanie tu przyjechać. Ale to na ten temat może powiem parę słów później, o ile mi pozwolicie. Dziękuję bardzo w imieniu Andrzeja. Dobrze. Kapituła przyznała medal Złotobrym Zwyciężej dla pani Jadwigi Mielowskiej. Też niestety nieobecna. W jej imieniu odbierze Grzegorz Kutermankiewicz. Zapraszamy. Jadwiga Chmielowska dzisiaj wróciła ze szpitala, z tego co medal... wiem, a przebywała do dnia dzisiejszego w szpitalu. Medal wręczy pani Grażynka Siemion, siostrzenica księdza Jerzego. Jadwiga, jak powiedział kolega, była w szpitalu i pragnie podziękować kapitule, ale przede wszystkim pragnie podziękować wszystkim przyjaciołom, że w tych trudnych dla niej chwilach, bo otarła się o śmierć, spotkało ją niesamowite wsparcie. Nie spodziewała się tego, a można powiedzieć, że wypełnia paradygmat oczekiwań błogosławionego, bo jest tych nielicznych, którzy służą prawdzie, a udowadnia to całym swoim życiem. Dziękuję w imieniu pani Jadwigi. Grzesiu, zostań jeszcze na razie. Kolejne wyróżnienie. Kapituła przyznała medal Złotobrym Zwyciężej panu Andrzejowi Sobierajowi. W tej chwili sobie pozwolę powiedzieć kilka słów więcej z racji tej, że doznałem tego zaszczytu, że mnie również wręczono to tak zaszczytne wyróżnienie. Szanowni państwo, ja byłem tym, który wraz z Andrzejem tworzył Solidarność. Ja w Radomiu, Andrzej w Katowicach. 12 grudnia roku 81. Wyjeżdżałem z domu z myślą, że wrócę po posiedzeniu Komisji Krajowej. Tymczasem zbrodnicze ramię, na czele którego stał Kiszczak i Jaruzelski, zatrzymało nas na ponad rok czasu. Siedziałem w jednej celi z Andrzejem Gwiazdą. Mieliśmy dużo czasu do pogadania. Później odwiedzałem inne więzienia. Jeszcze jak każdy z nas, kto się parał polityką, który parał się działalnością na rzecz niepodległości, na rzecz Polski i na rzecz Związku Solidarność. Dziś upłynęły lata. Nasi oprawcy żyją ponad stan. Żyją godnie, są chowani z zaszczytami, a nasi ludzie, tak jak załóżmy Andrzej, nie był w stanie, bo go nie było stać, na przyjazd. Taka jest różnica w tej wolności, którą mamy. Czy to jest ta wolność, o którą walczyliśmy, za którą siedzieliśmy w więzieniach,
nasze rodziny ponosiły konsekwencje? Na pewno nie. Ale wolność raz zadana nigdy nie trwa wiecznie. I nawet nad tą, która jest, trzeba ciągle czuwać i o niej myśleć i o nią walczyć. I tego na pewno my i wy tu obecni będziemy robili. Bo Bóg, honor i ojczyzna niech nam zawsze przyświeca. Dziękuję bardzo. Ostatnie wyróżnienie. A, to już jest ostatni, to dobrze. Kapituła medalu z udobrem zwyciężeń przyznała medal dla pana Piotra Chlebowicza. Poprosiłbym pana przewodniczącego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Mazowsze, pana Kropiwińskiego, o wręczenie tego medalu. Piotr Chlebowicz, Oddział Wschodni Solidarności Walczącej. Wraz z Jadwigą Chmielowską pomagali Wilnie, Litwinom, też przygotowali ich do opozycji w latach 90. Dziękujemy serdecznie. To tyle z wyróżnień, ale tutaj pani Hania dobija się do głosu. Prosimy pani Hania. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że nie tylko dziękuję, ale przede wszystkim jestem ogromnie zaskoczona, że moja praca została jakoś zauważona. Ale proszę Państwa, ja wcale nie pracuję pod hasłem zło dobrym zwyciężaj. Nie, nie, nie. Ksiądz Jerzy powiedział, nie daj się zwyciężyć złu. I to jest moje hasło pracy. I do tego Państwa namawiam. Mogę już iść? Tam usiąść? Zanim Państwu podziękuję, niech Pani pozostanie jeszcze chwileczkę. Prezes IPN-u przygotował prezenty drobne, książkowe. Wszyscy nagrodzeni zostaną obdarzeni tymi prezentami. Dobrze. Dziękuję serdecznie wszystkim wyróżnionym. Chciałbym pogratulować w imieniu Komitetu Ogólnopolskiego Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki, jak i całej kapituły. Oczywiście, jeśli można, jeden dyplom. Nie dopełniłem pewnego obowiązku. Wyróżnienie to nadają w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki i kapituły medalu oraz dotychczas wyróżnionych osobistości. Prezes kapituły i komitetu Ryszard Walczak, wiceprezes Jan Marczak, wiceprezes Lech Majewski, pan premier Rzeczypospolitej Jarosław Kaczyński, wiceprezes ksiądz pułkownik Sławomir Żarski, ksiądz Stanisław Małkowski, ksiądz ojciec Feliks Folejewski, ksiądz Stanisław Kuć, ksiądz Zygmunt Wilkowski, Sławomir Karpiński, tutaj obecny, ksiądz dziekan Jan Andrzejewski, sędzia, nasz przyjaciel Bogusław Niedzieński, Andrzej Melak. Myślę, że to wszyscy, a przede wszystkim rodzina księdza Jerzego Popiełuszki, najbliższa rodzina księdza Jerzego Popiełuszki, siostra Teresa Bokuszewska, brat Józef Popiełuszko, bratowa Teresa Popiełuszko, Grażynka Popiełuszko, siostrzenica obecna tutaj z nami, która reprezentuje całą rodzinę. Dziękujemy wszystkim z kapituły. Dziękujemy, że razem z nami jest najbliższa rodzina księdza Jerzego Popiełuszki. Prośba o prawdę. Idąc z postępem ramię w ramię, trzeba uważać, by się nie stać narodem, który stracił pamięć. Trzeba uważać, by się nie stać narodem, który stracił pamięć. Trzeba historię lat niedawnych
badać z odwagą dociekliwą, bo prawdy i jedynie prawdy żąda dziejowa sprawiedliwość. Bo prawdy i jedynie prawdy żąda dziejowa sprawiedliwość. Trzeba ustalić sprawców zbrodni z lat marksistowskiej zawieruchy, bo naród nie usłyszał od nich autentycznego słowa skruchy. Bo naród nie usłyszał od nich autentycznego słowa skruchy. Upływa czas nieubłaganie, przychodzą nowe pokolenia. O prawdę Cię prosimy, Panie. Bez prawdy nie ma przebaczenia. Gdy barykady obie strony chcą być mierzone jedną miarą, musi być jasno ustalone, kto katem był, a kto ofiarą. Musi być jasno ustalone, kto katem był, a kto ofiarą. Niełatwo pieśnią dziś wyrazić tamten czas bólu i goryczy, lecz tak jak rozliczono nazizm, trzeba komunizm też rozliczyć. Lecz tak jak rozliczono nazizm, trzeba komunizm też rozliczyć. Upływa czas nieubłaganie, przychodzą nowe pokolenia. O prawdę Cię prosimy, Panie. Bez prawdy nie ma przebaczenia. Upływa czas nieubłaganie, przychodzą nowe pokolenia. O prawdę Cię prosimy, Panie. Bez prawdy nie ma przebaczenia. I tak jak rozliczono nazizm, trzeba komunizm też rozliczyć. Wierzę w solidarność. Długą listę mam zastrzeżeń do tych, których strach ogarnął, ale mimo wszystko wierzę w święte słowo solidarność. Eto z walki upadł nisko, kto bez słów nadstawi głowę. Ale wierzę mimo wszystko w rację Polski posierpniowej. Pewne jest, że lewa strona ludzi prawych nie pokona. Wolny kraj należy do nas, wolny kraj należy do nas. Nie powróci noc czerwona. Kryzys na wsi w Przemyśle, powódź wódki w domach wielu, a ja mimo wszystko myślę, że to skutki PRL-u. Handel prawdą za pieniądze, rewia chamstwa i cynizmu, a ja mimo wszystko sądzę, że to skutki komunizmu. Pewne jest, że lewa strona ludzi prawych nie pokona. Wolny kraj należy do nas, wolny kraj należy do nas. Nie powróci noc czerwona. Pozwalamy rosnąć murom, znów zdradzono nas o świcie. Lecz istnieje rzecz, za którą wielu zapłaciło życiem. Pozostała przecież pamięć grudnia dni w obozach karnych. I na Boga nic nie złamie nas naprawdę solidarnych. Pewne jest, że lewa strona ludzi prawych nie pokona. Wolny kraj należy do nas, wolny kraj należy do nas. Nie powróci noc czerwona, nie powróci noc czerwona. Nie powróci noc czerwona. Dziwny stan, jakby ktoś zabił ptaka, a ty w uszach masz ciągle jego śpiew. Oczy pieką,
lecz nie będziesz płakał, bo od śmierci silniejszy był gniew. To już rok, cały długi rok, krótki. Kiedyś wreszcie wzniósł kark, ruszył w tan, świat wirował pijany, bez wódki. Skąd więc dzisiaj ten kac? Dziwny stan. Wyjąc, przemknął radiowóz na Wilczą. Znów za ścianą ktoś Chopina gra. Nie odzewa się nikt. Wszyscy milczą, żona, dzieci, telefon i ja. W kuchni ogień już zgasł, cieknie kran. Patrzę w ekran milczący i senny, ale nie chcę iść spać. Dziwny stan. Speaker mówi, że to stan wojenny. Tak się składa, że bardzo wiele bardzo ważnych dla mnie piosenek miało swoje premiery podczas wieczornic, które są organizowane tutaj właśnie przez Stowarzyszenie 13 grudnia albo z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, albo z okazji wspomnienia rocznicy stanu wojennego. Piosenka, którą teraz zaśpiewam, jest dwuczęściowa. W zasadzie są to dwie bardzo krótkie piosenki. I pierwsza z nich, do obu tekst napisał Marcin Wolski. Natomiast druga z nich jest bardzo świeża, napisana dzisiaj. I państwo będziecie pierwszym publicznym audytorium, które jej wysłucha. Śpijcie grzecznie, ofiary ZOMO, wietrzyk liście wam z grobów wygrabi. Śpijcie dobrze, przecież wiadomo, nikt nie strzelał, nikt was nie zabił. Chłopcy z Wujka, z Gdańska, Szczecina, niebo chłodną mrzawką was święci. Płynie polską kiepska nowina, a jej nazwa czas niepamięci. Targać blizny frazą czy zwrotką. Nie ma winnych, ten fakt dziś truizmem. Dawno temu tak dumnie, tak słodko umierało się za ojczyznę. Śpijcie, jeszcze upłynie lat więcej. Czas wymiesza ofiary oprawców i w zaduszki złożymy wieńce. Pod pomnikiem nieznanych sprawców. Bardziej fałsz niż smutek chowają pana generała między Kuklińskim a Bierutem. Chowają pana generała między Kuklińskim a Bierutem.
rączkę deszczyk lekko kropi. Cienie przeszłości kryją krzaki. Posiano bohaterów zwłoki, wyrośli zdrajcy i pętaki. Posiano bohaterów zwłoki, wyrośli zdrajcy i pętaki. Prezydent piękną miał przemowę, wokół esbecji ciżba mroczna, lecz dźwięczy w salwie honorowej Lubin i wujek, Gdynia, Stocznia. Lecz dźwięczy w salwie honorowej Lubin i wujek, Gdynia, Stocznia. Z szumem sztandarów bredzą durnie, czarę małości pijąc do dna. Wypluj, warszawska ziemio urnę, co tego miejsca nie jest godna. Wypluj, warszawska ziemio urnę, co tego miejsca nie jest godna. Mam nadzieję, że jakieś pół godziny zagrać to Kiszczakowi pod jego domem. O Szczepników 3, gdyby ktoś z Państwa miał dobrą wolę, to teraz namawiam. Teraz czasowo na urlopie zdrowotnym w Gdańsku. Kto to wali do drzwi? To jest wiersz Anna Kamińska, pisze grudzień 81 roku. Przypomnijmy sobie klimat tego czasu. Kto to wali do drzwi i przez łańcuch mówi, że swój, i wchodzi w butach do środka sumienia, wyzuwa mnie ze wszystkiego, wyrywa mi język z gardła. Po co zostawia życie? Polska, Polak, Polacy, wymarzcie to imię. Święte, przecierpiane. Niech drżą, wymawiając je zdrajcy. Niech będzie rozproszone, rozdarte na polach, po grudniowych polach, okrytych złudną bielą, pustyniach. Jak boli ta biel z przestrzeloną piersią. Spór o ocenę. Choć dawno zburzono berliński mur, lata minęły od ludów jesieni. Wciąż o komunizm toczy się spór. Relatywistów zawodzi chór, że Polskę ludową trudno ocenić. Lecz ja wątpliwości nie mam już, jak złym doświadczeniem był ten chory system. Wojska sowieckie stały tuż, tuż. Partia przemocą trzymała rząd dusz. A idol jej Marks był antychrystem. W kraju, gdzie władza flagę czerwoną wierzyła kilka dziesięcioleci, ustrój tysiące ofiar pochłonął, starych i młodych, kobiet i dzieci, a reszta żyła w brudnej szarzyźnie. I to jest prawda o komunizmie, i to jest prawda. W najprostszym podziale na dobro i zło, wiadomo, po której komunizm był stronie. Jak wielu ludzi do więzień szło za
kardynalny w tych czasach błąd stawania prawdy obronie. I chociaż czasem przychodzi myśl, że ocen zbyt ostrych się trzeba obawiać, bo można na oszołoma wyjść. Ja twardo komunizm nazywam dziś systemem zbrodni, morderstwa, bezprawia. W kraju, gdzie władza flagę czerwoną pierzyła kilkadziesięcioleci, ustrój tysiące ofiar pochłonął, starych i młodych, kobiet i dzieci, a reszta żyła w brudnej szarzyźnie. I to jest prawda o komunizmie, i to jest prawda o komunizmie. W kraju, gdzie władza flagę czerwoną pierzyła kilkadziesięcioleci, ustrój tysiące ofiar pochłonął, starych i młodych, kobiet i dzieci, a reszta żyła w brudnej szarzyźnie. I to jest prawda o komunizmie. I to jest prawda. Jeszcze jeden wiersz. O nie. Tak być nie może, jak dawniej bywało, kiedy się chwilkę niby polatało i trzeba było jasne pióra zrzucić i do pełzania pokornie powrócić. O nie! Tak być nie może i tak już nie będzie, żebyśmy się nie mogli inaczej utrzymać, jak tylko klęcząc. Jeśli ludzie wszędzie podniosą się, to dźwigną ojczyznę do lotu. I chociaż nikt z nas nie ma tej siły olbrzyma, to do pełzania już nie ma powrotu. I my musimy lecieć, choć tak bardzo bolą skrzydła, chociaż przed nami ciemność i zmęczenie, bo inaczej nam pełzać nawet nie pozwolą. A nasza mowa zmieni się w milczenie. Solidarność walczyła z komunizmem. Stan wojenny był ostatnią próbą komunistów zbawienia dążeń Polaków do wolności. Solidarność jest wielkim symbolem i o tym musimy pamiętać. Natomiast jeżeli mówimy o walce Polaków o niepodległość z sowiecko-komunistycznym okupantem, nie powinniśmy ustalać daty na roku 80, chociaż to bardzo zacny rok porozumień sierpniowych, ale na roku 44, kiedy wkraczała na ziemię polskie armia sowiecka, mordowała, grabiła, dokonywała ogromnych zbrodni i ustanawiała władzę ludową, a żołnierze niepodległościowego podziemia, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego stawił opór. I dlatego też w dzień dzisiejszy, który jest poświęcony tragicznej rocznicy ostatniego złamania przez komunistów polskich dążeń niepodległościowych, konieczne jest naszym zdaniem przypomnienie żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, ponieważ to oni rozpoczęli drogę Polaków do wolności. Piosenka pochodzi z programu Żołnierze Niezłomni, Podziemna Armia Powraca. Nie porzucili Boga i broni na styku dwóch okupacji. Wściekłe plakaty krzyczały o nich, zaplute karły reakcji. Zaakceptować nie potrafili rządów czerwonej zarazy i w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. I w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy.
Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Udowadniała władza ludowa działaniem w sposób stanowczy, że ludzi umie eksterminować, nie gorzej niż hitlerowcy. Rotmistrz Pilecki przeżył Oświęcim, zginął od kuli u Beka. Ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. Ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. W przyjaznych wilkom gęstwinach lasów wzajemnie się pocieszali, że trzecia wojna jest kwestią czasu i że ją przegra Stalin. Wierzyli, że się obrócić uda, proch pojął tański porządek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Na wschód skazani z woli zachodu walczyli o niepodległość, tak ratowali honor narodu i wielu z nich poległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza domowa praca, dziś do historii w należnej chwale podziemna armia powraca. Dziś do historii w należnej chwale podziemna armia powraca. Dziś do historii w należnej chwale podziemna armia powraca. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie znaczy nic. Jerzy Zelnik, Leszek Czajkowski, Paweł Pikarczyk. Jak Państwa zachęciliśmy, ta płyta jest do nabycia też tam z tyłu kościoła. Proszę Państwa, to już będzie koniec naszej wieczornicy, naszej uroczystości pełnej. Chciałbym tylko jeszcze Państwu pożyczyć zdrowych, wesołych świąt i prawdziwej Polski. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto ma jeszcze siłę tam pod dom pewien iść, no to też zapraszam. Dobranoc. Szczęść Boże.